Nie. Wojna na Ukrainie zwiększyła zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kto może zostać terytorialsem? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć służbę w tej formacji? No i jak wygląda praca w WOT? Odpowiedź w naszym materiale. Chcesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej? Zgłoś się do rekrutera. Najlepiej wpisać w Google po prostu rekrutacja WOT czy rekruterzy WOT. Wtedy wyskoczy specjalna dedykowana strona. Tam wyszukuje się rekrutera po powiecie, w którym się mieszka, żeby maksymalnie ułatwić spotkanie. Mówi odpowiedzialny za rekrutację kapral Marcin Mrówka z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kto może ubiegać się o przyjęcie w WOT? Podstawowe wymogi to obywatelstwo polskie, ukończone 18 rok życia i niekaralność. Mamy dwie propozycje, jeżeli chodzi o kandydatów, którzy myślą o tym, by wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsza z nich skierowana jest do osób, które dotąd nie miały żadnej styczności z wojskiem i muszą przejść podstawowe przeszkolenie. Takie szkolenie trwa 16 dni, przez nas nazywane to szkolenie jest szesnastką. Tłumaczy porucznik Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szesnastka kończy się egzaminem z pętli taktycznej. Zdanie egzaminu jest przepustką do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej. Do służby w WOT mogą też zgłaszać się osoby, które wcześniej miały styczność z wojskiem. Zainteresowanie jest spore, a po wybuchu wojny na Ukrainie zwiększyło się co najmniej dziesięciokrotnie. Nie mieliśmy wcześniej nigdy takiego zainteresowania i tylu chętnych jeszcze. Żołnierze WOT to osoby aktywne zawodowo, dlatego służba jest pełniona w czasie wolnym od pracy. Tak zwaną gotowość bojową żołnierz uzyskuje dopiero po 3 latach.